Witam serdecznie, Kilkowy Szlak, Słubickie Łąki. Dziś 20 dzień marca 2015 i dzisiaj kilka słów na temat mentorów, mentorstwa, w ogóle roli mentorów, wagi mentorów. Dzisiaj Eric Worre właśnie mówił o mentorach, właściwie dzisiaj Eric Worre mówił o panu Nelsenie, o swoim mentorze, który wiele, wiele lat temu odegrał ogromną rolę w jego życiu, który pomógł mu naprawdę uwierzyć w siebie, który tak naprawdę wierzył w niego bardziej niż on w siebie w tamtych czasach i dał mu naprawdę tak wiele sił, tak wiele powera, tak wiele tej energii do działania, a przede wszystkim wiary do tego, że może w przyszłości mieć wielkie rzeczy, może żyć naprawdę życiem na wielką skalę. I taką refleksję mam po tym, słuchając tego dzisiejszego filmu Erika, tego krótkiego przekazu, związaną z moim życiem. Mam kilku takich mentorów życiowych. Eric jest jednym z nich, jest tym takim biznesowym, ważnym, ale wiem doskonale, że mentor to nie jest trener. Że rola mentora to nie jest rola trenerska, że mentor to coś znacznie więcej. Że mentor to jest ktoś, kto nadaje pewien kierunek. Że mentor to jest ktoś, kto jest gdzieś tam w naszym sercu i w tych często chwilach trudnych, ciężkich, zwrotnych, przełomowych, a nawet kiedy nie jest przy nas, odgrywa ogromną rolę. I dla mnie takim mentorem życiowym, takim mentorem od wielu, wielu lat jest mój sponsor, André Blanchard. I jemu jestem wdzięczny przeogromnie, dlatego że w momencie, kiedy miałem naprawdę wielkie życiowe kryzysy, a naprawdę były to kryzysy wielkie, naprawdę wielkie, on mnie nie opuścił. Tak naprawdę, mimo że ja odłączyłem się zupełnie, mimo że ja gdzieś tam zupełnie uciekałem od tematu, czy biznesowego, czy takiego życia na dużą skalę, to jeszcze wszystko było gdzieś tam przed Morindą. Byłem w kryzysie, wielkim kryzysie. To nie chodzi o finansowy kryzys, ale takim kryzysie psychicznym, kryzysie wartości i tak dalej. Wówczas poszukiwał mnie, wówczas tak naprawdę znalazł telefon do mnie, dzwonił do mnie i dodawał mi niesamowite słowa otuchy, niesamowicie pokazywał mi, jak życie jest warte, jak ważne jest, a że przyjdzie moment, że to wszystko będzie za mną, przyjdzie moment, że naprawdę stanę na nogach. Potrzebujemy sobie znaleźć mentora, potrzebujemy mieć mentora wśród ludzi, którzy gdzieś tam są wokół nas. I mówię, mentor to nie jest trener, to nie jest ktoś, kto jest nam potrzebny codziennie, czy jest nam potrzebny tam zaraz, prawda, co tydzień, żeby się tam z nim widzieć. To nie jest ta opcja, to nie jest coach żaden. Mentor to jest mentor. Mentor to jest coś, trudno mi dzisiaj określić tak w jednym zdaniu jego rolę, ale to jest coś znacznie, znacznie więcej, znacznie ważniejszego. To jest swego rodzaju część nas również, która wierzy, która daje powera, która gdzieś kiedy na myśl w ogóle o mentorze, o tym człowieku, który gdzieś tam nas wspiera mentalnie, wiele rzeczy staje się jasnych i prostych. Ja często sobie zadaję pytanie, co by zrobił André? Jak mam tam sytuację, myślę sobie, co by zrobił André? A ten doświadczony MLM-owiec spędził blisko 50 lat w marketingu sieciowym. Dzisiaj dobrze po 70, a po prostu energia młodego człowieka, entuzjazm, niesamowity gość. I często myślę sobie, co by André zrobił w takich sytuacjach, czy w takiej. Mocno mi to pomaga. Ja oczywiście jestem w nim w kontakcie. Co pewien czas rozmawiamy, co pewien czas posłucham tego, na jakim etapie życia jest, co on robi. Wsłucham się w to wszystko i to jest to. Oj, jak bardzo ważni są mentorzy w naszym życiu. Bardzo, bardzo ważni. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Hej.